Na ponad 3 lata więzienia skazał Sąd Okręgowy w Olsztynie Holendra, który między listopadem 2008 roku a czerwcem 2009 roku przywiózł do Ełku około 6 kg marihuany. Jus Ulde zdążył sprzedać dealerom w Ełku 2 kg tego narkotyku. Wpadł w ręce policji w czerwcu ubiegłego roku, kiedy wiózł w swoim samochodzie 3 kg marihuany. Wyrok zapadł 10 marca. Oskarżony obywatel Holandii został skazany na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. 2 obywateli polskich, którzy odpowiadali za przestępstwa również związane z narkotykami, zostali skazani na kary z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. W sumie sprawa dotyczyła prawie 6 kg marihuany. Z takiej ilości narkotyku można zrobić około 30 000 pojedynczych porcji. Dilerzy zarobili na tych transakcjach kilkadziesiąt tysięcy złotych. To jedna z większych spraw narkotykowych, jaka toczyła się w Ełku. Wyrok jest nieprawomocny. Stronom przysługuje apelacja. Do groźnego wypadku doszło w weekend na trasie Grabnik-Zelki. Na prostym, zaśnieżonym odcinku drogi kierowca Renault stracił panowanie nad pojazdem i zderzył się czołowo z nadjeżdżającą z naprzeciwka Hondą Civic. Pasażerka Renault i 2 pasażerów Hondy trafiło do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci ustalili, że kierowcy obu aut byli trzeźwi. W Ełku rozpoczynają się remonty ulic i chodników. Na pierwszy ogień pójdzie ulica Bahrkego na osiedlu Konieczki. Do 20 maja zostanie tam położona asfaltowana wierzchnia, będzie zbudowany parking, chodnik i ciągi rowerowe. Zakres prac obejmuje także wykonanie trawników, budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz instalację oświetlenia ulicznego. Modernizacja ulicy pochłonie ponad 1 200 000 złotych. W sumie na remonty ulic i chodników samorząd miejski przeznaczy w tym roku 9,5 miliona złotych. Archiwalne fotografie, przedmioty, pamiątki najstarszych ełczan zgromadzone przez młodzież i nauczycieli z ełckich szkół można już oglądać w Wirtualnym Muzeum Ełku. Muzeum jest finalnym efektem programu Ogniwa 2 Ełk 2009, który polegał na dokumentowaniu wspomnień i przedmiotów związanych z historią miasta. Powstały w ten sposób zbiór stał się podstawą do opracowania strony internetowej, będącej wirtualnym Muzeum Pamięci Mieszkańców Ełku. Efekty współpracy samorządu i Stowarzyszenia Tratwa można zobaczyć na www.elkogniwatratwa.pl.